Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Cyberpunk 2077, moi drodzy. Dobrze, ruszamy. Ostatnio udało się odbić chmury oraz pobawić się w nieco w detektywa. Teraz, moi drodzy, myślę, że warto rozpocząć zadanie w starym kinie. Ciężko mi już sobie przypomnieć, o co tak ciągle się żarliśmy z Rogue. Pamiętam te dobre momenty i to, że było ich za mało. Teraz mogę dać jej tylko jeden wieczór. Randka w kinie może brzmi banalnie, ale my nigdy nie robiliśmy takich rzeczy. Lepiej późno niż wcale, nie? No, też tak mi się wydaje, dlatego wykonamy sobie teraz to zadanie, więc zadzwonimy sobie do Rogue. Myślę, że to będzie dosyć interesujące zadanie. Przy okazji mam jeszcze chyba wiadomość od... Nie dzwonimy do Lizzie. Czy w ogóle jest możliwość zadzwonić do niej? Chyba nie. Nie możemy, ale możemy przeczytać jej wiadomość. Komunikator. Liczę na dyskrecję. Aha, dobra, to stara wiadomość, więc okej, dobra. Więc teraz dzwonimy już do Rogue. Johnny chciałby cię zaprosić na randkę. Co ty na to? Johnny mnie zaprasza? Czy ty? Johnny. Zresztą sama mówiłaś, że bez trudu zobaczysz różnicę. Okej. A gdzie idziemy? A gdzie byś chciała? Silver Pixel Cloud w Norfolk. Okej. Wpadnę po ciebie do Afterlife. No i dobra, moi drodzy. Myślę, że będzie ciekawie. Nie ma specjalnie daleko, więc może tam się nawet przebiegnę. Oho. Zapomniałem ci powiedzieć. Wiadomość od Rogue. Wpadnij po mnie dopiero wieczorem. Teraz mam jeszcze coś do załatwienia. Okej, dobra, nie ma sprawy. Czyli dziś wieczór, Afterlife, będę. Do zobaczenia. Odpisała Rogue. Myślę, że spokojnie możemy tam, no powiedz teraz. Może nawet się przejedziemy tutaj Porsche'em, bo dlaczego nie? Tego, które to było? O, jest, Turbo 911. Więc potwierdzamy oczywiście naszego Porsche, nasze Porsche, a w zasadzie Porsche Johnego. Co by nie mówić o Johnym, to miał gust. Naprawdę. Wiem, nie raz, nie dwa mówiłem o tym autku, ale naprawdę jest świetne, po prostu. To autko jest świetne. Aha, okej, okay, no dobra. Nie wnikajmy w to. Tak powiedziałem, daleko nie ma, więc myślę, że spokojnie, spokojnie możemy się przejechać tutaj. Nie będzie to większego problemu, mam nadzieję, bo w sumie w komentarzach nie pisaliście, że jesteście ani za, ani przeciw, więc no, w myśl zasady milczenie oznacza zgodę, więc myślę, że możemy sobie takie robić materiały, że nie trzeba robić cięć, chyba, że to będą naprawdę bardzo dalekie od siebie punkty, więc wtedy tak. Przy okazji, czy mamy po drodze jakieś zadanie od Delamaina, ewentualnie jakąś tutaj kartę, bo no niestety... Albo niestety, w zależności jak na to patrzycie, powoli prawdopodobnie będziemy kończyć już serię Cyberpunka, już bliżej końca niż dalej. I chciałbym wykonać wszystkie zadania poboczne, jakie mam, tak? A trochę ich jeszcze jest, plus jeszcze te karty Tarota. Już wam mówię, gdzie one są, bo w sumie ich jakoś dużo nie zostało, a w sumie głupotą byłoby ich nie odszukać, ponieważ zostało już tylko 4. Także proszę bardzo, tu mamy jedną. Jest jeden mural, tu mamy drugą kartę, więc już tylko dwie gdzieś zostały, a trzecia jest, no właśnie, gdzie jest trzecia karta, a no gdzieś tutaj w pobliżu powinna być, mam nadzieję, że jest gdzieś odkryta, nie, bo jeżeli nie, no to trzeba będzie szukać, jak trzeba będzie szukać ostatnich dwóch, no to powiem wam, że to jest zawsze najgorzej, zawsze, coś o tym wiem, można powiedzieć ze sprawy zawodowej, tak to mniej więcej wygląda, tutaj nie ma, za to jest dom uciech, można to tak nazwać, więc tak, tu jest jedna, tu jest druga i jeszcze dwie gdzieś zostały, tutaj ostatnio zdobyliśmy jedną, niedawno. Dodatkowo, kurczę, gdzie to jest? Chyba, że nie są oznaczone, bo... A nie, proszę bardzo, jest. Niedaleko zadania głównego, komu bije dzwon. Karta Tarota, więc pewnie coś związanego z tym zadaniem. No dobra, jest trzecie. I czwarta karta, moi drodzy, znajduje się... Dobre pytanie, gdzie? Gdzie może się znajdować ostatnia karta Tarota? Możliwe, że nawet ją przeoczyłem, bo to akurat jest bardzo prawdopodobne, no mam do tego tendencję niestety. Przy okazji mamy tu jakieś mieszkanie, ale to chyba jakieś... O,
jakiś hotel za miastem, więc chyba też tak to można traktować jako mieszkanie, tak przynajmniej tymczasowe. Dobra, może na razie nie będę się tym zajmował. W każdym razie te karty Tarota też zostały do odnalezienia. No i jeszcze kontrakty, tak? Ewentualnie te, które nam zostały, to może zrobimy sobie na streamie, tak żeby to tak w miarę sprawnie poszło, żeby jakby nie... no można powiedzieć, sztucznie mnie przyduszyć serii, tak? Dobra, jesteśmy już niedaleko. W sumie jest wieczór, więc tam pasowałoby. To, że podjechaliśmy jeszcze autem John'ego, no to inna bajka. Czy tutaj nie ma karty gdzieś? To czy była na pewno w Afterlife? O kurczę, co się stało? Aha, okej, dobra, troszeczkę dłużej potrwało ładowanie niż zwykle. No dobra. To miał być komplement? I F5. Inaczej. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Może za trzecim podejściem powiesz coś miłego. Hej, Rogue. Gotowa? Znowu ty. Idziemy? A gdzie Johnny? Jednak nie mógł przyjść. Wyglądasz niesamowicie. Tak mówi Johnny? Kiedy się pojawi? Można powiedzieć, że ja cię tylko zawiozę. Chyba w sumie tak faktycznie jest. Ja cię tylko zawożę na miejsce. Widzę, że trzymasz go na krótkiej smyczy. Bardzo rozsądnie. To Porsche John'ego? Skąd je masz? To właśnie było w tym kontenerze, o którym mówił Grayson. Okej. Mam parę niezłych wspomnień związanych z tym wozem. No proszę, nie? Akurat zareagowała na samochód John'ego. Silver Pixel Cloud to twoje ulubione miejsce? Kiedyś może to. Strasznie dawno temu. Kina samochodowe już dawno przestały być modne. Ale Silver Pixel dalej się jakoś trzyma. Brzmi jak fajne miejsce na randkę. Też mi się tak wydawało. Dlatego podsunęłam John'emu, żeby mnie tam zabrał. Wiele. Czyli to nie był jego pomysł? Oczywiście, że nie. Dla niego pomysł na dobrą zabawę we dwoje to wysadzanie siedziby Arasaki. Hej, no każdy ma jakieś priorytety, nie? No dobra, teraz myślę, że zrobię sobie cięcie i no już... spotkam się na miejscu po prostu, chyba że akurat... To teraz powiedz, co jest grane... Albo nie będę robił cięcia. To znaczy? Johnny nigdy nie robi niczego bez ukrytych motywów. Więc o co chodzi tym razem? Johnny się zmienił. I naprawdę chce z tobą spędzić trochę czasu. Nie ma w tym żadnych haczyków. Wiecie, podczas podróży mogą być jakieś rozmowy, a nie chciałbym, żebyście je przegapili, tak? Więc może zostawię tak jak jest i po prostu dojedziemy, szczególnie, że... Przetrawiam to. Bezinteresowny Johnny Silverhand. Ewidentnie masz na niego dobry wpływ. Nie chciałbym po prostu, żebyście coś przeoczyli, tak? Wydaje mi się, że tak jest po prostu najlepiej. Szczególnie, że jakoś super daleko nie ma. Więc po prostu przejedziemy się, tym bardziej, że bardzo lubię jeździć tym autkiem. No i jak widzicie już, no do celu naprawdę zostało niewiele, tylko... bardzo lubię jeździć tym autkiem. I właśnie wywaliłem sobie tylnią szybę, no coś pięknego. Szkoda, że nie było komentarza w stylu, oho, teraz jedzie Johnny. Bo to, wiecie co, nawet by pasowało. Dobra. Już za chwilę, za momencik będziemy na miejscu. Ciekawe jak ta misja się potoczy, o ile można w ogóle nazwać to misją. No to bardziej, no, zadanie, historię, kawałek historii. Tak przynajmniej mi się wydaje. Czy tutaj, jeszcze tylko sprawdzę. Czy tu... A no właśnie, tu mamy kartę Tarota, więc przy okazji zdobędziemy ją sobie. No kurwa, nie wierzę. Naprawdę dawno mnie tu nie było. Zdążyli już zwinąć interes. Vi, spróbuj się dostać do środka. Nie poddamy się teraz. Przecież jesteś umówiona na randkę. Dobra. Działaj, a ja sobie popatrzę. No dobra, może wejdziemy tutaj. Z automatu tak zakładam. O, jeszcze kasę zarobimy na tym. Czemu nie? Przyznano dostęp.
O, czy coś tu jeszcze jest? Coś jeszcze jest. No proszę bardzo, euro-dolary. Podpisz petycję. Jaką petycję? Mimo protestów w całej społeczności powstały nowe odwierty na polu naftowym, potęgując zagrożenie środowiskowe. Jeśli nie zgadzasz się na bezprawną eksploatację spornych gruntów, podpisz petycję. Razem możemy coś zmienić. Twój głos się liczy. Dość dewastacji Batlandów. Aha, myślałem, że coś związanego z tym miejscem, bo to w sumie nawet nie byłoby głupie, nie? Akurat, że nie wiem, petycja. Oho, brak autoryzacji. O, chyba, że gdzieś. Chyba, że gdzieś, moi drodzy, znajdziemy kartę. Albo. Zobaczymy tutaj. Wiadomości. Okej, to musi być hasło. Chyba naprawdę idziemy do kina. Na 0000, aby każdy mógł swobodnie odebrać swoje rzeczy. Okej, ale w sumie tam jeszcze jakieś były. Aha, jesteś samotny? Okej, dobra. Czujesz się zagrożony, więc jest tego rodzaju reklamy i nie daj się oszukać. No dobra, więc lecimy. 0000. Chodźmy. Dobra robota. Spróbuj uruchomić sprzęt kinowy, a ja wybiorę dla nas dobre miejsca. Świetnie, ale przy okazji, skoro tu już jesteśmy, no to weźmiemy sobie kartę. Czemu nie mogę zaznaczyć? Dobra, teraz zaznaczyło. Z jakiegoś powodu wcześniej jasne. Nie mogło. Dobra, więc szybko tylko tam. Dobra, chodźmy sprawdzić projektor. Jaka to karta? I to jest karta Kochankowie. No. Kochankowie to karta dwoistości. Mówi o przeciwieństwach, które ścierają się w końcu w człowieku i o dążeniu do harmonii skrajności. Kochankowie są również arkaną dylematów. Reprezentują wybór głupca, który stoi na rozdrożu i musi wybrać dalszą drogę. Dosyć charakterystyczny obrazek, trzeba przyznać, ale już mamy. Zobaczcie, praktycznie wszystkie. No brakuje nam... brakuje nam więcej. Brakuje nam tutaj 5 kart. To dlaczego... Tak, wybaczcie, że tak tylko zajrzę, ale... tutaj było to było zadanie, już wam mówię. Wędrówka głupca i zobaczcie, mamy 17 na 20. A tam było więcej. Tam mam jeszcze 5 do zdobycia. Czemu jest tutaj 3, to nie wiem. No ale dobra. Na razie o tym nie będziemy wspominać. I dostań się do projektorni. Tu jest wejście. No widzę. O, ho, ho, ho. A weźmiemy sobie do tego euro-dolary. Oczywiście karty. Okay, to chyba to. Wiesz, jak uruchomisz projektor? Nie takie rzeczy się robiło. Oho. Czy coś tu jeszcze jest? Sprawdźmy. Płyta winylowa, jakiś tutaj bardziej no śmieć jako taki. Zaraz zobaczymy. Patrz, ostatnio grali Bushido 10. Idealnie. Wygląda na straszną szmirę. Wi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, flaki, cycki i takie rzeczy. No to Bushido rzeczywiście pasuje. Dobra, Vi, możesz już spadać. Dam sobie radę. Bawcie się dobrze. Za każdym razem Vi się trochę waha. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. I? Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. No, no. Może być ciekawy ten film. Wiecie, nigdy nie byłem w kinie samochodowym. Nigdy nie miałem okazji. Może będzie okazja kiedyś? Powiem wam szczerze, że to może być nawet interesujące. Bo w kinie nie raz, nie dwa się bywało, ale w samochodowym nie. Czyli tak to się robi. Nie potrzebuję już świata. Ale potrzebuję ciebie. Johnny, pomyliłam się co do ciebie. Szkoda. Tak sobie wyobrażałaś tę randkę? Zawsze wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadł. Możemy udawać, że jest 2015. To
dopiero się poznaliśmy. Jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Zwabiłem cię do kina, żeby cię przelecieć. Technicznie mógłbym to zrobić. No więc jest 2015. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś. Podjąłbyś inne decyzje. Przespałbym się z Kerem. Zawsze robiłem wszystko w zgodzie ze sobą. Może to... Zrobiłbym wszystko, żeby cię nie stracić. Czyli ja... Hej, co się dzieje? Nic, po prostu... Miałam dużo czasu na rozmyślanie, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Na pewno o to chodzi. A nie o Graysona i Smashera. Co? Co ma Smasher z tym wspólnego? Mam wrażenie, że tamta sprawa nie daje ci spokoju. Bo nie daje. Jestem wkurwiona i rozczarowana. Ale nie chcę teraz o tym myśleć. Mam wrażenie, że czegoś mi nie mówisz. Johnny, jest wiele rzeczy, które chciałabym ci powiedzieć. Ale mamy tylko jeden wieczór. No i teraz dylemat, moi drodzy, czy... No teraz w zasadzie kontroluje Johnny, więc to nie będzie zdrada z panem, ale hej. To dobra. Się spodziewałem. Podobno czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem. Johnny, nie mogę. To nie jest w porządku. No proszę, tego się nie spodziewałem. Rozumiem. Nie, nie rozumiesz. Próbowałam udawać, że nic się nie zmieniło, że jestem tą samą Rogue, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie. Wrócę sama. Kurczę, mam nadzieję, że coś nie zepsułem. Kurwa. Kurczę, oby nie. Oby nie. Kurde, mam nadzieję, że czegoś nie zepsułem. Ja cię kręcę, nie? No. Ajajaj. Poszło za dobrze? Nie. Mieliśmy spędzić miły wieczór w kinie. Ale coś ją dręczy. I nie chce mi powiedzieć. Coś podejrzewasz? Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z róg. Ale może jest w tym coś więcej. Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zawieź mnie do Northoak.
To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film. Odblokowano osiągnięcie Dancing with my ex. No dobra. Także no mam nadzieję, że czegoś nie zepsułem, nie? No bo to byłoby trochę lipa, nie? Że akurat by tak wyszło. Ale z drugiej strony, no warto było spróbować, no. I pamiętajcie, jakby co? V był pod kontrolą Johnego, nie? Więc w teorii nie zdradził pana. No i w sumie w zasadzie do niczego nie doszło. Bo w końcu Rogue się wycofała. Spotka się z Johnem pod napisem North Oak. Cały ten czas, kiedy ja siedziałem udupiony w Mikoshi, Kerry robił karierę solową. No to po tylu latach powinien być już zajebisty, nie? Chociaż coś mi mówi, że aż tak wiele się u niego nie zmieniło. Choć kolega się zesra, jak mnie zobaczy. No dobra. Więc czemu nie? Możemy kontynuować ten wątek. To może być nawet ciekawe. I może użyjemy sobie tutaj szybkiej podróży. Dobra, jak już będziemy na miejscu, moi drodzy, to po prostu już nie będzie cięcia, nie? Oho, moi drodzy, mamy tutaj... Jedno z zaginionych aut sieci Delamain znajduje się w pobliżu miejsca pana pobytu. Dzięki, znajdę je. W sumie, skoro już jesteśmy tutaj, to dlaczego nie odzyskać auto Delamaina? Nie to? O właśnie. Więc skoro jesteśmy praktycznie obok, to dlaczego z tego nie skorzystać, co? Więc postarajmy się złapać to auto, tym bardziej, że ono chyba jedzie w naszym kierunku. Aha, moc sygnału, okej. Okay. To jednak za dużo. Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ludzie. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zabierz mnie do garażu i daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. No dobra, dosyć. Tylko jedź wolno i w nic się nie wpadnie. O, daleko mamy? W sumie aż tak daleko może nie, więc przejedziemy się, bo dlaczego nie? Mamy jechać stosunkowo wolno. Zresztą to autko samo w sobie nie ma jakoś wielkiego przyspieszenia. Nie wiem, czy będą jakieś rozmowy w tle, czy nie, więc może na razie cięcia robić nie będę. O, właśnie. Upomina nas, żebyśmy nie jechali szybko. Więc, no dobra. A, no i warto byłoby w nic nie przywalić. No teraz lekko zarysowany, ale to tam... Dobra, wiecie co? Ja też zrobię cięcie tutaj i jak dojdziemy na miejscu, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i dobrze, moi drodzy. Jesteśmy praktycznie na miejscu. Za każdym razem, kiedy troszeczkę przyspieszałem, autko upominało mnie, żebym jechał trochę wolniej. No, ale ogólnie jakoś specjalnych rozmów nie było. Praktycznie w ogóle. Tu spotkam podobnych do mnie. Widzisz? Nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. No proszę, to autko nam podziękowało. Zazwyczaj były raczej takie kiepskie spotkania z tymi autami Delamaina, zazwyczaj bardzo, no, agresywne. Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pańskie konto. No dobra. Kolejne auto Delamaina wróciło do jego rdzenia. I teraz pojedziemy sobie do Kerego. Tylko oczywiście zrobimy sobie kolejne cięcie, tylko zobaczę, czy mogę się przeteleportować, że tak powiem, przenieść w pobliżu miejsca, tylko o, najpierw może wypadałoby dać sobie właśnie to zadanie niespodzianka, nie? A czy możemy się przesłać na miejsce? A w sumie tak, bo tutaj mamy bardzo blisko, także moi drodzy, widzimy się po cięciu po raz kolejny. No i dobrze, moi drodzy, już jesteśmy na miejscu, także udało się jednocześnie załatwić zadanie z Delamainem. Przynajmniej jedno z wielu. No, to po co tu jesteśmy? Z tego co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerrym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wychodne,
I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co oni pisali? Depresja, próby samobójcze. I co? Martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę. Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. Aha. Najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Lista ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa, jeszcze żyją, jest dosyć... Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerrym. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. No dobra, czemu nie? Okej, ale chcę wiedzieć, czego się mam spodziewać. Okej, ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Wi, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Powiesz mi, kiedy chcesz przejąć stery. No dobra, wiecie co, ja sobie teraz zapiszę. Jest taka możliwość, dobrze. A nie mam jakoś specjalnie dużo zapisów, więc okej. Wejdź na teren willi Kerrego. Tylko tutaj, z tego co widzę, jest trauma team. Nie wiem, czy oni mnie zaatakują, ale chyba nie. Przynajmniej nie widzę, żeby byli wrogo nastawieni do mnie. Zaraz, przecież tam jest willa. A jak to tam dostać? A, okej, dobra. Więc myślałem, że gdzieś tutaj w pobliżu jest, ale w sumie faktycznie. A to co? A, kupić autko. Nie, kupować nie będę. Mam akurat bardzo dobre autko tutaj, więc nie widzę potrzeby, żeby teraz kupować następne. Szczególnie, że mam już całkiem niezłą listę. Swoją drogą to troszeczkę dziwne, że umieścili kupno auta jako zadanie, nie? No bo to raczej jako ciekawostka, jako forma, no nie wiem, wydania pieniędzy, jeżeli ktoś lubi zbierać auta i tak dalej, nie? Bo dlaczego nie? A nie jako zadanie. To zadanie to może być tak teraz, tak? Że udajemy się do jakiegoś miejsca z jakiegoś powodu. To jest zadanie. A kupno czegoś może być elementem, może być dodatkiem, że na przykład musimy sobie zakupić coś i tak dalej, i tak dalej. A nie, że hej, masz to kupić, to zadanie. Jak je kupisz, to wykona zadanie. To jest troszeczkę dziwne. Nie wiem, co kierowało projektantowi tego zadania, no ale... No dobra, nie czepiam się. Zaraz, czy tutaj nie było gdzieś w pobliżu? Jest w pobliżu, oczywiście, że jest. Wiecie co, przejadę się jeszcze. Przejadę się jeszcze od razu w stronę karty Tarota. Skoro jesteśmy akurat w takiej otoczeniu, jakim jesteśmy, no to hej. Wiecie co, pomyślałem, że to odcinek będzie na dłuższy. Wiem, nieraz o tym wspominałem, że miałem robić dłuższe materiały, ale ostatecznie były w sumie standardowe, ewentualnie jak już były dłuższe, to tam minutę, dwie, to w sumie nie ma co się czepiać, ale ten będzie troszeczkę dłuższy. Przynajmniej mam taki zamiar, żeby był troszeczkę dłuższy. Skoro mamy teraz akcję tutaj z zdobyciem karty Tarota, to dlaczego nie? Szczególnie, że daleko nie ma. A jak wspomniał tutaj raz Adrian, pozdrawiam oczywiście serdecznie, to tam, gdzie są te karty Tarota, mamy tam zadania. I tak by te karty, można powiedzieć, przedstawiały ewentualną, nie, możliwość, czy ogólnie jakby komentują to, co się może stać. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj, moi drodzy, karta Tarota Księżyc. Księżyc. Wieża, świat, słońce. Jest i księżyc. Księżyc przypomina, że rzeczywistość nie jest tym, czym wydaje się być. W świecie pozorów i złudzeń najlepszą drogę znajduje się czasami ufając intuicji. Księżyc jest również kartą snów i marzeń, a sen jest małym misterium śmierci. A, no dobra. Także zdobyliśmy. Dosyć intrygujące, jeśli mam być szczery. No ale to w końcu karty Tarota. Dość charakterystyczne zresztą. Dobra, przejdziemy się na teren
tutaj willi Kerego, no daleko nie ma, więc wybaczcie mi taki wyskok, ale no skoro skoro udało się tutaj zdobyć, no w zasadzie te dwie karty, tak, no już w zasadzie niewiele zostało, te, według zadania jedno, ale według samego zbioru zostało, zresztą wolę to jeszcze raz sprawdzić, zadanie nam pokazuje jak byk, można powiedzieć, że zostały nam jeszcze dwie karty, nie, no i dwie karty, wszystko fajnie, ale tych kart tutaj mamy cztery. Więc może dwie są jakieś ukryte po prostu. Bardzo prawdopodobne, bo dlaczego nie? W końcu to jest jako taka znajdźka. Tylko dlaczego zadanie nam pokazuje, że jeszcze dwie? Tego nie wiem. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Nie wiem, czy to jest błąd, czy po prostu jakiś celowy zabieg, kto wie. No dobra, zostawimy sobie autko tutaj. Szybki zapis na wszelki wypadek. Pyk. Nie ma to jak skoczne nogi, a inaczej wzmocnione skoczne nogi. Tylko tak, to jest ewidentnie włamanie. O małochroniarzy, wspominał o tym Johnny, więc... I to... Co to jest? Bot ochronny Kerego. Kurczę, z daleka wygląda jak Terminator, nie? Dobra. Uda się wejść? Uda się wejść. O, brzydkie jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezguście. Ale pierdzielnik to jest naprawdę konkretne, nie? Coś tutaj znajdziemy, czy nie bardzo? Coś to mamy, ale to... To są chyba plakaty samuraja. Oczywiście, że tak. Never fade away. Ten chyba lubię najbardziej. Okej. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Swoją drogą, w internecie znalazłem sobie te fragmenty tutaj tych piosenek. Zresztą one również lecą w radiu, jeżeli sobie tak, wiecie, posłuchamy. Także no powiem wam, że ja bardzo lubię tego typu klimaty i słuchałem to po prostu, no molestowałem te piosenki, jak nie wiem co, no wiem, to dziwnie zabrzmiało, ale coś pięknego po prostu. Data wydania 2009 rok, nie? A ten? Swoją drogą właśnie Never Fade Away to jest coś pięknego. Jeżeli nie słyszeliście tych piosenek, to naprawdę polecam. Popatrz tylko. Kerry jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Dosyć charakterystyczny obraz. A to co? Eurodolary? A w sumie możemy sobie wziąć, zainkasować sobie co nie? Nóż. Nie, nie ma co. A to co to za zdjęcie? Ha. O. No dobra, taki to mógłbym mieć. Taki był na sprzedaż niedaleko właśnie willi Kerego. Kosztuje więcej niż życiowe zarobki przeciętnego mieszkańca Night City. 52 razy więcej. Aha. Dobra, tylko... Gdzie może być Kerry? No, skoro nie ma go na parterze, to może będzie na piętrze, tylko jeszcze się rozejrzę. Oho. Niezła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. No. No dobra, coś jeszcze tu znajdziemy. Bo tak, były tutaj płyty winylowe, mamy tutaj gitarę, mamy autko. I chyba to wszystko, jeśli chodzi o dół. Ktoś tu chyba wybierał z katalogu. I założę się, że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. No dobra. Idziemy na górę.
Ale powiem, że chata całkiem spoko, nie? No poza tym, że jest burdel i to może być dosyć podejrzane, w sensie albo gruba impreza, albo raczej coś poważnego, nie? No, lepiej by było, gdyby to była po prostu gruba impreza. To pewnie siadaj, myśli, pochuj mi to wszystko. Dobra, tutaj też go nie ma. Gdzie on może być? Wiecie, w teoretycznie jest wieczór, więc powinien, no nie wiem, spać? Nie no, spoko, żartuję, nie, ale no, to w sumie by nawet nie, wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Szafa grająca. Barek. Ej, no jeszcze fajka wodna. No, no, no. Zamknięte. A tu? A to co? A, dobra. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. A to co mamy? Nue. Nic specjalnego, szczerze mówiąc. Nasza broń tutaj Johnego jest lepsza pod tym kątem, ale gdzie może być? Gdzie może być tutaj Kerry? A to? Wygląda na to, że się kąpie. I to sam. Dobrze się składa. Okej, okay. Resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. No dobra. Może sobie zapiszę. Możesz już wziąć pigułki od Misty. Okay. Swoją drogą ciekawe, ile tych pigułek dostał Johnny, bo nie pamiętam. Dobrze przyznaję, moja kulpa. Nie pamiętam, ale wiem, że było to opakowanie, ale ile tutaj... Od razu lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzeba je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. Never fight away, oczywiście. Well, on everything. No. Ty kurwa. Graj dalej. Żart. Czekaj. Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Sprawdzasz mnie teraz? A może jeszcze ci coś zagrać? Mów. Powiedziałem, żebyś nie był pizdą. I co? Udało się? Johnny jebany Silverhand. Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu. Zabolało. Okej. Okay. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. 50 lat na to czekałem. No, widzę, że sporo się zmieniło. Nowy styl. Ta. A co u ciebie? Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiesz mi, czemu wyglądasz jak jakiś drobny cwaniak z Afterlife. Tylko nie drobny. Ma na imię V. Polubiłbyś go. Kurwa, Johnny. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. No, trochę już tutaj widzieliśmy. Się tu po wydaniu czwartej płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam u nich w studio, a wieczorem Yorinobu przychodzi na sąsiedzkiego grilla. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Gdzieś usiąść? Chodź, siędziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. Gdzie mam usiąść, czy po prostu... Mieszkasz tu całkiem sam? Skąd? Jest jeszcze Ariel, kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel. Wiesz... Zresztą...
nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Będzie kurewsko smutno. Kurwa, pamiętasz? To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale Denny była zadowolona. Ho, 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 ho. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. Dobra. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była control freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa, część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamiętał samuraju. A teraz cię skręca z bólu dupy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale Volta. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Beth Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, coś mi to mówi, mogę się Ben Isis. Co z Denny i Henrym? Moglibyśmy znowu coś zrobić razem. No wiesz, pograć. Nancy to teraz Beth Isis. Ale wymyśliła? To brzmi jak aspirująca stripteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle, poza tym, że zmieniła branżę? Mógłbyś sam z nią pogadać. Henry się pewnie zapił. Nie no, wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Denny powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. Rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Chcesz reaktywować samuraja? Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakiś nożek, gdzie nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Biochipy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Wolałbym nie. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy, ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Denny. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z V. Jasne, ale dobrze się dogadujecie. Ostatnio nie szczególnie. Ale on nie bardzo ma wybór. Czy ja wiem, czy nie szczególnie? Raczej pozytywnie. Wydawało mi się, że raczej pozytywnie, a nie szczególnie. Johnny, w porządku? Nie. Okej. Ty jesteś V. Johnny mówił, że coś takiego może się stać.
nic mi nie będzie. Oho, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałeś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. A co jeśli skończy się jak z Rogue? Rozczarowaniem. To co innego. Kerry potrzebuje tego koncertu. Okej. Dzwonię do Nancy. Dobra robota. I to jest jakby zła relacja, bo wydaje mi się, że jest dobra relacja. Ale dobrze, moi drodzy, myślę, że odcinek wytrwał, no, dostatecznie długo. Poszło całkiem sprawnie. Czy mogę zapisać? Mogę zapisać, więc to tak też właśnie robię. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobał ten taki troszeczkę dłuższy odcinek. No i oczywiście zapraszam na kolejne, także do usłyszenia, moi drodzy.